Państwu więcej. Cały rok na to czekałem. Zespół teatralny, który de facto jest wcale nie teatrem, a kabaretem. Ote Verde! Nie bójcie się, drogie dzieci. To nie czarownica leci. Jestem wróżka doskonała. Wiele bajek już widziałam. Hokus pokus, czary mary. Bajek mamy całe chmary. Dziś pokażę je na scenie. Zaczynamy przedstawienie. Co tobie się stało? Ubiłem się. O mój Boże! O mój Boże! A jak ty masz na imię? Jasiu. Poczekaj, wiesz co, Jasiu, usiądziesz tutaj. Usiądziesz. A my, żeby ci humor poprawić, posłuchasz bajki. Żyłaś Śnieżka z krasnoludkami. Hej, krasnale, nie wita się. Ma królewna wielki posag, podzielita się. Zła macocha ją wygnała z pałacu swego, więc królewna uciekła do lasu ciemnego. Z romotników nazbierały skrzaty po trosze, do pałacu je wysłały wrednej macosze. Hej, krasnale, nie wita się. Ma królewna wielki posag, podzielita się. Macocha pazerna była, więc grzybki zjadła, myśląc, że to są pieczarki, i trupem padła. Do pałacu powróciła królewna Śnieżka i szczęśliwa z krasnalami teraz tam mieszka. Z tej bajeczki taki morał wszyscy dziś mamy. Nie jadajmy takich grzybków, których nie znamy. Hej, krasnale, radujcie się. Pałac, posag i królewne dla siebie macie. No co taka smutna mina? Nie podobała ci się bajka? Brzydka bajka. O, dziewica, Anastazja. Anastazja, dziewica, Anastazja, królewska cuda to. O tak, o tak, o tak, o tak, królewska cuda to. Raz ojciec król bezbożny, ciach, 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 ciach. Raz ojciec król bezbożny na modłach zastał ją. O tak, o tak, o tak, o tak, na modłach zastał ją. Przynieście mi tu zaraz, ciach, 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 ciach. Przynieście mi tu zaraz ze zbrojowni mej. O tak! O tak! O tak! O tak! Więc ze zbrojowni mej. Za pierwszym ciosem miecza, ciach, ciach, ciach. Za pierwszym ciosem miecza nie spadła głowa. O nie! O nie! O nie! O nie! Nie spadła głowa jej. Za drugim Anastazję, ciach tu, ciach tu, ciach tu, ciach. Za drugim Anastazję pozbawią głowy miecz. O tak, o tak, pozbawią głowy miecz. Stąpiły dwa anioły, ciach, 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 ciach. Stąpiły dwa anioły. Szalenie, rzadka rzecz. O tak! O tak! O tak! O tak! Szalenie, rzadka rzecz. Na widok tego cudu, ciach, ciach, ciach,
bożnik krzyknął. Ach! O tak! O tak! O tak! O tak! Bezbożnik krzyknął. O! Jest morał w tej legendzie. Ciach, 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 ciach. Jest morał w tej legendzie. Lecz nie pamiętam go. O nie! O nie! O nie! O nie! No, nie pamiętam go. Sorry, taką mam sklerozę. Nie podoba. Siadaj tu, będzie następna bajka. Teraz będzie bajka o krasnoludkach. Królewnie. O. I babę Jadze. O. Czarodziejską swoją różdżką tu na scenę ją sprowadzę. Słuchaj, Jasiu. Kiedyś zła królowa Śnieżkę wywiodła na leśną ścieżkę i kazała, by Gajowy pozbawił tę Śnieżkę głowy. A leśnik pijany zasnął na środku polany. Więc królewna po cichutku uciekła do krasnoludków i w ich grocie czy też dziupli żyła z grupką tych kurdupi. Więc królowa, stara kwoka, podrzuciła jej jabłoka, dolawszy tam izotopu. A ta Śnieżka żłopu wyżłopała 5 kwaterek i grzmotnęło nią o skwerek. Nie dość, że się sama hukła, to jeszcze krasnoludków zatłukła, którzy właśnie ze swej groty wychodzili do roboty. A pod ciężarem jej zatka została z nich marmolatka. Morał. Przez królewskie zbrodnie najczęściej giną przechodnie. A było to tak. Baba Jaga raz w silosie miała Jasia i Małgosię i tuczyła ich jak świnki, żeby z nich porobić szynki. I codziennie zła starucha brała Jasia za polucha, żeby sprawdzić, czy Jaś tyje, by mu potem urżnąć szyję. Ale ten zepsuty chłopak pokazywał jej na opak. Wpierw kosteczkę, potem korzeń, a potem, oj, to całkiem gorzej. I wtykał jej to do rączek, że aż dostała gorączki ponad 42 stopni. Oj, rozpaliła się okropnie. A potem się całkiem wściekła i zupełnie się upiekła. Wtedy dzieci grzecznie siadły i te baby Jagę zjadły. W tej bajeczce jest też morał. Gdy żyjesz w kryzysie, nie przebieraj w jadłospisie. Dobrze, że Małgosia zabrała Jasia, bo teraz będzie bajka nie dla uszu dziecka. Żyła sobie raz królewna, miała złote szatki. Chciała jednak coś zarobić na drobne wydatki. Wynajęła
śliczny domek z latarnią czerwoną, z czerwonymi filarkami, z czerwoną zasłoną. Królewiczu, zajrzyj do mnie, będzie ci jak w raju. Inni, wierz mi, w żadnej bajce nigdy tak nie mają. Książę przybył i nieśmiało usiadł na łóżeczku, zaś królewna... zrobię. Forsę jednak przedtem daj, bo muszę coś zarobić. Ach ty podła! Krzyknął książę, sprawa się wydała. Tyś jest nie królewna. Ot i bajka cała. Proszę państwa, i ostatnia bajka z naszego lubuskiego regionu. Ostatnia zielonogórska dziewica. Nad brzegiem Odry, na winnym wzgórku, przy srebrnym blasku księżyca, rzucić się w falu odrzańskich ciał, 40-letnia dziewica. Odrzańskie chciała 40-letnia dziewica. Znać samobójstwo popełnić chciała, nogi wsadziła do wody. Wtem z fal odrzańskich ktoś się wynurzył, rycerz już wcale nie młody. Wtem z fal odrzańskich ktoś się wynurzył, rycerz już wcale nie młody. Czegoż ty pragniesz, czegoż ty żądasz? Powiedz, dziewico jedyna. Chcesz wity skarbów, chcesz złote zęby, a może bilet do kina? Chcesz lity skarbów, chcesz złote zęby, a może bilet do kina? Nie chcę ja skarbów, ni złotych zębów. Rzeczy dziewica nietknięta. Pragnę raz jeden od lat 40, wreszcie byś przez kogoś tknięta. Pragnę raz jeden od lat 40, być wreszcie przez kogoś tknięta. Słysząc te słowa, cofnął się rycerz i z bluzgiem leciał do wody. Nie mogę służyć, bo jestem duchem i do dodatku nie młody. Nie mógł jej służyć, no bo był duchem i to w dodatku nie młodym. Nad brzegiem Odry, na winnym wzgórku, przy srebrnym blasku księżyca, skoczyła w wodę i tak zniknęła zielonogórska dziewica. Skoczyła w wodę i tak zginęła zielonogórska dziewica. W ostatniej zwrotce mamy przesłanie, wierzcie nam, wcale nie dziwne. W bajkach jak w życiu morał i treści nie zawsze są pozytywne. W bajkach jak w życiu morał i treści nie zawsze są pozytywne.